Cześć, cześć. Ja cię pamiętam. Serio? Bardzo się cieszę. Michał Wiśniewski w Hance, wokalista Ich Troje, zrobił niezwykłą niespodziankę dzieciakom z Dębickiego Domu Dziecka. Była moc prezentów, pamiątkowe zdjęcia i wspaniałe wspólne chwile. Ten niezwykły czas pozostanie w pamięci na długo. Wizyta to efekt akcji Wiśnia Dzieciom 2019. Docelowo chcielibyśmy, żeby zakończyła się zbudowaniem bardzo fajnego ośrodka. Może na ten moment te plany trzeba będzie modyfikować, dlatego że wiadomo, że teraz placówki mogą być tylko 14-osobowe, więc może jakiś zespół, tak docelowo, połączony na pewno z jakimś internatem. Natomiast co mogę powiedzieć? To, że ona wytrwała 24 lata, sobie generalnie fajnie, raczej po cichu, może teraz dzięki social mediom, no robimy te relacje, dlatego że wyjeżdżając stąd bardzo często domy dziecka dostają pomoc jeszcze z zewnątrz. To nie nasza wina, że osoby powszechnie znane powodują to, że ktoś się tym zaczyna interesować. Więc jeżeli widzę, że pani dyrektor sobie tutaj wspaniale radzi, to jednak mimo wszystko myślę, że tej pomocy nigdy dość. Fundacja po raz trzeci rok z rzędu jeździmy z Michałem, co roku do 20 domów dziecka. Staramy się tym dzieciom młodszym, tym, dla których New Yorker nie jest w stanie przygotować ubrań, przygotować paczki, również z ubraniami. Moc atrakcji, bardzo się cieszymy, że przyjechał do nas Michał Wiśniewski. Spotkaliśmy się już na wakacjach w Strzegocicach, już wiedzieliśmy wtedy, że będzie akcja Wiśnia Dzieciom. Zgłosiliśmy się i mamy dzisiaj gościa. I oczywiście bardzo dziękujemy za wspaniałe prezenty, dzieci są przeszczęśliwe. Michał Wiśniewski jest przyjacielem Hanki. Podopieczni domu dziecka poznali go już w lecie, podczas pikniku Bądź Bezpieczny nad Wodą w Strzegocicach. U nas tylko był początek. Michał Wiśniewski obiecał, że odwiedzi kilka domów dziecka, co stało się faktem. Jest dzisiaj w czwartym domu dziecka na Podkarpaciu. My się cieszymy z tego. To jest jego dzień. A mogliśmy tylko jakiś tam zaczątek tego wszystkiego dać i to jest wszystko, co możemy właściwie powiedzieć. Cała reszta, jak widać, Michał siedzi z dziećmi jeszcze do tej pory, bawi się z nimi. To tyle, na co nas było stać. Jego stać na więcej. My myślimy o kolejnym pikniku za rok. Zobaczymy, co się uda zrobić. Michał Wiśniewski wraz z Fundacją Po Pierwsze oraz siecią odzieżową New Yorker robią niespodzianki wychowankom domów dziecka. Ale to nie wszystko. W planach jest już akcja z amerykańską fundacją, a także płyta cegiełka dedykowana domom dziecka.